Strażak został wezwany do akcji. Gdy zobaczył ciała w ruinach, zalał się łzami. Dramatyczne nagranie pojawiło się wczoraj w mediach społecznościowych i bardzo szybko obiegło niemal cały świat. Strażacy zostali wezwani do ugaszenia pożaru. Jeden z nich na miejscu przeżył osobistą tragedię. W ruinach zniszczonego domu odnalazł ciało swojej żony i ciężko rannego synka. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie, które publikujemy na końcu artykułu. Dramatyczne nagranie obiegło świat. Osobista tragedia strażaka. Wojna w Ukrainie niestety cały czas trwa i zbiera swoje tragiczne żniwa. Zeszłej nocy siły rosyjskie po raz kolejny zaatakowały okolice Charkowa. Zbombardowana została miejscowość Nowosynowo-Iziumy w obwodzie kupiańskim. Zginęła jedna osoba, a 58-letnia kobieta została poważnie ranna. Liczba zabitych i rannych w nocnych i porannych ostrzałach cały czas rośnie. Jak podają władze ukraińskie, w porannym ataku na Nowosynowo, do którego doszło o godzinie 5:13, uszkodzone zostały dwa domy prywatne. Rosjanie od kilkudziesięciu godzin atakują rejon Charkowa. W wyniku bombardowania cały czas giną ludzie, przybywa rannych. Osobisty dramat przeżył jeden ze strażaków, który pojawił się w rejonie, aby wraz z ekipą ugasić pożar, powstały w wyniku rosyjskiego ostrzału. W sieci pojawiło się poruszające nagranie. Rodzinna tragedia strażaka. W ruinach domu odnalazł swoją rodzinę. Ukraińskie władze przekazały, że w wyniku ostrzału Łozowa w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło co najmniej trzech cywilów, a cztery osoby zostały ranne. Rosjanie zbombardowali dzielnice jednorodzinnych domów rakietami S-300, które spowodowały ogromne zniszczenia. Ucierpiały nie tylko domy i bloki mieszkalne, ale również obiekty infrastruktury przemysłowej. Wstrząsające sceny rozegrały się na osiedlu Wielki Burluk w Charkowie. Tam w wyniku bombardowania doszło do poważnego pożaru. Wezwani na miejsce strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą. Jeden z nich, w ruinach zniszczonego budynku odnalazł ciało swojej żony i rannego synka. Najgorsze dla ratowników jest pójście na wezwanie do własnego domu, napisała Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Wstrząsające nagranie wypłynęło do sieci. Osobistą tragedię przeżył strażak Państwowej Służby Ratunkowej Obwodu Charkowskiego. W sieci pojawiło się nagranie, które bardzo szybko obiegło niemal cały świat. W wyniku ataku rosyjskich dział przeciwlotniczych zginęła jego 37-letnia żona, a 10-letni syn trafił do szpitala z poparzeniami. Składamy najszczersze kondolencje naszemu koledze, wieczną pamięć dla jego żony i szybkiego powrotu do zdrowia dla syna, przekazała Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ukraińskie władze informują, że na froncie charkowskim Rosjanie przeprowadzili 7 działań ofensywnych w pobliżu osad Stepowa Nowosieliwka, Kolesnykiwka, Brestowe i Andriówka. 4 ataki udało się powstrzymać,